Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku w Emeryturze w Kryptowalutach. Dzisiaj porozmawiamy sobie o roku 2022. Był to ciężki rok dla rynku kryptowalut. Dzisiaj ze mną też jest Julian Krypto. Cześć Julian. Siema wszystkim, cześć. I porozmawiamy sobie też o danych on-chainowych i również właśnie tutaj na Maximusie spojrzymy sobie na dane historyczne, co wydarzyło się właśnie w tym 2022 roku, te najważniejsze rzeczy z rynku kryptowalut. No i spojrzymy też, jakie kryptowaluty właśnie dołożymy w dniu dzisiejszym do naszego portfolio tutaj w projekcie Emerytura w Kryptowalutach. Dobra, także lecimy tutaj od samego początku. Mamy tutaj fajny artykuł z Bing Crypto Polska, co działo się w zeszłym roku, 2022 rok w krypto, miesiąc po miesiącu. Omówimy tutaj pokrótce, spojrzymy sobie właśnie na ten artykuł, a później sobie przejdziemy też do tej sekcji właśnie na Maximusie, na MaxData, ponieważ tutaj też jest fajnie zaznaczone, są te rzeczy najważniejsze, które działy się właśnie na tym rynku. Także moi drodzy, jeśli chodzi właśnie o styczeń, jeśli chodzi o ten kurs, no tutaj też mamy fajnie zanotowane, że właśnie był Bitcoin po 44 tysiące. Jak sobie spojrzymy, tutaj nie widać tego, jest tak, tutaj my jesteśmy widoczni, ja sobie tutaj tylko poszerzę ekran, tak, teraz nas nie widać, jest ok. 1 stycznia tutaj mieliśmy właśnie Bitcoina po mniej więcej 47 tysięcy i zaliczył on tutaj taki większy, pierwszy większy spadek 30% właśnie przez okres prawie tego miesiąca, bo tutaj widzicie, mamy 24 stycznia, no i pod koniec stycznia był już tutaj Bitcoin po 32 tysiące, tutaj ta dolna kreska w dół. Co ważniejsze, to tutaj w zasadzie w styczeń nie był aż tak ważny dla nas, jak to coś tutaj przyszło dla nas w lutym. A no jeśli chodzi o luty, no to tutaj nadeszła właśnie ta wojna Rosja-Ukraina. No i tutaj jakbyś mógł tutaj po chwili, Julian, powiedzieć, co nam tutaj na wykresie, bo to jest zaznaczone właśnie Russia Attack Ukraine i co to, jak to nam wpłynęło właśnie w danych on-chainowych na rynek kryptowalut, ja na ten sam kurs Bitcoina. Zwróć uwagę, że ta wojna nie rozpoczęła się nagle, że były przygotowania do tej wojny. Wiedzieliśmy o tym, że ta wojna nadejdzie ze względu na te czołgi na granicy rosyjsko-ukraińskiej, które były rozstawiane i w związku z tym rynek na to reagował. I to reagował rynek na to tymi spadkami. Jak to się mówi, kupuj w momencie wystrzału armat. I tak rynek również potraktował i tę rozgrywkę. Tutaj widać ewidentnie zakupy właśnie w momencie wystrzału armat. Moment ataku Rosji na Ukrainę to był moment najlepszy lokalnie do tego, żeby tego Bitcoina zakupić. 32% wzrostów, tak jak pokazujesz, później odbicie, ale później zwróć też uwagę, były podnoszone stopy procentowe. Wtedy właśnie na początku roku rozpoczęło się podnoszenie stóp procentowych w USA. Czyli zabieranie dolarów z rynku, ściąganie dolarów, podwyższanie ceny dolara, pompowanie go i tym samym spadki na Bitcoinie, które później się pojawiły. Później te spadki były kontynuowane. Jeszcze na dodatek Luna się zdepegowała, konkretnie nie Luna, tylko UST, czyli stablecoin algorytmiczny należący do Luny, która okazała się niewypłacalna. Oni musieli wyprzedawać swoje bitcoiny, mieli 1 miliard bitcoinów zabezpieczenia teoretycznego, takiego funduszu, który miał zabezpieczać ten PEG UST, czyli ich stablecoina algorytmicznego, natomiast okazało się, że ten algorytmiczny stablecoin tak naprawdę de facto jest czymś w rodzaju wydmuszki, co nie ma prawa działać w przypadku bardzo dużej wyprzedaży rynkowej, ponieważ jest zabezpieczony przez coin, który ma chwiejną wartość, czyli właśnie Lunę. No i tak się wtedy też stało, wtedy Dokłon musiał sprzedać, bo powiedział publicznie, że sprzeda bitcoiny po cenie 31 tysięcy dolarów. Jeżeli cena spadnie do 31 tysięcy dolarów, on sprzeda, rynek postanowił to wykorzystać i pójść po te pieniądze. Rynek poszedł po te pieniądze, no a to pociągnęło za sobą spadki z 30 do 20 tysięcy dolarów, które już obserwowaliśmy wtedy, czyli to był maj, później tak, czerwiec, lipiec. Tak. Jeśli chodzi jeszcze o maj, to tutaj też właśnie oprócz krachu kryptowalut Terra Luna i całego tego ekosystemu, no to również fundusz kryptowalutowy Free Arrow Capital, który też był ważnym tutaj czynnikiem na rynku kryptowalut. No i jeśli chodzi o to, to The Free Arrows Capital miał właśnie od 200 do 450 milionów dolarów na Luna, ale nie mógł jej sprzedać, co ciekawe. Więc no jeśli chodzi o Duona,
został też oskarżony właśnie o kradzież dużych kwot pieniędzy przed upadkiem właśnie tego systemu Terra. Oczywiście wiemy, że w późniejszym czasie, do czego zaraz też dojdziemy, próbował reaktywować, ale to też właśnie powiemy o tym za chwilę. Mamy jeszcze czerwiec, gdzie ta spirala spadku zakończyła nam się tutaj na 20 tysiącach. Zobaczmy, tutaj jest czerwiec, mamy właśnie ten mocny tutaj też następny spadek. Już zobaczymy sobie, jak mocny ten spadek był. Tak, 45% na tym spadku, więc dość mocno tutaj z powrotem spadła nam cena Bitcoina. No i tak naprawdę tutaj właśnie ustatkowała się na cenie, sobie tylko przybliżę ten wykres, coś koło 20 tysięcy, tak? Bo tutaj mieliśmy tą średnią. No i jeśli chodzi jeszcze o czerwiec, no to następne upadki wielkich tutaj firm, bo zobaczcie, mamy Celsius i Voyager. Do tej pory, znaczy ja osobiście dostałem nawet list z Celsiusza z wartościami kryptowalutowymi w portfelu, które miałem, i tam też jakieś informacje o zwrot, ale tam dużo mi nie zostało, bo już wcześniej gdzieś po prostu powypłacałem z wszystkich takich portfeli, które były właśnie scentralizowane. No stwierdziłem, że nie będę na nich trzymał, trzymałem sobie na non-custodial wallet, po prostu wypłaciłem sobie wszystkie waluty i dzięki temu też wystrzegłem się właśnie tego, że nie zamroziło mi to, nie straciłem tych tutaj kryptowalut. W zasadzie tylko nam jakieś drobne właśnie w tej natywnej kryptowalucie Celsius mi zostały. No i niestety Celsius, Voyager upadły, te platformy pożyczek kryptowalutowych zmagały się z problemami, z płynnościami, po czym też tutaj upadły. No i wielu ludzi potraciło też tutaj pieniądze. No i właśnie później mamy lipiec. No jeśli chodzi o sam lipiec, to też mam tutaj zaznaczone, że Tesla sprzedaje swoje bitcoiny. W zasadzie nie wszystkie, tylko właśnie 75%. I uwaga, ona nie sprzedała swoich bitcoinów wtedy, tylko wtedy był raport, że ona sprzedała je kilka miesięcy wcześniej. Oni sprzedali je z niewielką stratą. Stracili na tym około 1-2% z tego, co liczyłem. Natomiast kupili je w okolicach rzędu 30 kilku tysięcy dolarów. Podobnej cenie je sprzedał Elon Musk. No i prawdopodobnie dobrze zrobił dla Tesli, sprzedali 75% swoich bitcoinów, które wtedy posiadali. Zwróć uwagę, bardzo ciekawa sprawa, Elon Musk budował tę hossę, kończył tę hossę, potem znowu budował kolejną taką hossę na bitcoinie, mini hossę, i później jeszcze na domiar tego wszystkiego, w momencie, gdy ogłosili ten raport, znowu bitcoin z poziomu, który właśnie tutaj jest zaznaczony, spadł o dobre kilkadziesiąt procent. Więc Tesla miała tutaj bardzo duży impact przez ostatni rok, tak jak i 2021 na Bitcoina. No tu 15% mamy na tym wykresie, więc tutaj dość sporo. I tak jak mówisz, to jest tylko ogłoszenie. Ja sam się nie wnikałem akurat w to. Myślałem, że w momencie, kiedy to ogłoszono, tak, czytałem, że to był raport, ale nie wiedziałem, że to było aż taka różnica czasowa. Czyli oni musieli sprzedać tutaj gdzieś w okolicach czerwca. Tak, w tych okolicach, dokładnie. Czyli miesiąc przed raportem. To dobrze też wiedzieć, ja akurat o tym fakcie tutaj nie wiedziałem. Sam byłem nastawiony zresztą jak większość ludzi, kiedy w momencie, kiedy ogłoszono właśnie, to wszyscy patrzą, dobra, cena Bitcoina będzie szła w dół. No i tak też tutaj zrobiła, większość też poszła właśnie follow-up, czyli za tym wydarzeniem. Następnie mamy tutaj sierpień, no i tutaj mamy ponowne dane o właśnie miar inflacjach. No i jeśli chodzi o inflację, to myślę, że tutaj Julian, ty wypowiesz się odpowiednio dobrze, ponieważ masz tutaj fajne narzędzie, które dodaliście niedawno do MaxData. I jakbyś mógł powiedzieć właśnie o inflacji, bo tutaj jest też właśnie Fed increase interest rates only 0,75%. Były predykcje różnego rodzaju na stopy procentowe, czyli interest rates, i na inflację, czyli na CPI, w ciągu ostatnich miesięcy bardzo intensywnie rozgrywane. Fed przede wszystkim, ten rok 2022 można określić takim rokiem, w którym właśnie traderzy kryptowalutowi bardzo docenili te makroekonomię oraz te wydarzenia, te FOMC, te wydarzenia makroekonomiczne, gdzie były informacje wypuszczane na światło dzienne, ponieważ było widać ogromne ruchy na Bitcoinie właśnie po tego typu wydarzeniach, a to miało korelację bezpośrednio z tym, że ostatni rok to był rok podnoszenia stóp procentowych. Przez ostatni rok Fed zaczął podnosić stopy procentowe, w związku z tym te wydarzenia przybrały jeszcze większą wagę, ta inflacja przybrała jeszcze większą wagę, bo tak jak przez ostatnie kilka lat te stopy procentowe pozostawały na niezmiennym poziomie, tak teraz, jeżeli wiemy, że one będą podnoszone, one były podnoszone, inflacja wyższa lub niższa bezpośrednio może wpłynąć na wyższe lub niższe stopy procentowe. I tak prawdopodobnie będzie jeszcze i w tym roku 2023, gdzie również to będzie rozgrywane. Zresztą wysłałem tobie ten niebieski wykres pokazujący,
jakie Fed ma plany w stosunku do stóp procentowych na rok 2023-2024 i są to poziomy rzędu 5% około w roku 2023, pod 5%, żeby dojść nawet trochę nad 5%, tak jak tutaj widzisz. Rok 2024 średnia taka na poziomie nieco ponad 4%, stopy procentowe, 2025 w okolicach 3 punktów procentowych i dopiero widzimy 2026 w okolicach 2,5, czyli powrót do normalności. Dobra, wróćmy z powrotem do wykresu, wróćmy z powrotem też do Being Crypto, zobaczmy, co jeszcze w 2022 roku mieliśmy tutaj takiego znaczącego. Dobra, wracamy tutaj. Jeśli chodzi o sierpień, tak, dane inflacji, mamy następnie wrzesień, no i tutaj jeśli chodzi o ważne, takie bardzo ważne wydarzenie, to było też Ethereum, zmianę tutaj, właśnie Ethereum Merge zapoczątkowało we wrześniu nową erę Merge, oznaczało to, że blockchain Ethereum nie jest już zabezpieczony przez górników, czyli Proof of Work, a właśnie przez walidatorów, czyli na metodę Proof of Stake. No i moi drodzy, jeśli chodzi o Ethereum, taka ciekawostka, sam osobiście kopałem Ethereum w momencie, kiedy było poniżej dolara, wszystkie Ethereum sprzedałem w tym momencie, kiedy Ethereum doszedł do 100 dolarów, później niestety następnie bardzo szybko ze 100 poszedł na 200, więc już mnie tutaj te 4 litery bolały, ale no nie ma przeprój, no po prostu sprzedałem. Aczkolwiek uważam, że mega fajna zmiana dla osób, które chcą mieć Ethereum, które mają możliwość tutaj stakeowania, ponieważ ułatwia wam to tutaj pomnażanie tej kryptowaluty, więc to też jest tutaj ciekawa opcja. No i to po części też spowodowało, że jednak tutaj ta tendencja we wrześniu, zobaczmy tutaj, jak tutaj te ceny we wrześniu się rozgrywały. Już zobaczymy, mamy tutaj wrzesień, mamy tutaj, tak, tu jest pierwszy wrzesień i tutaj też mamy, widzę, zmianki o Fedzie oraz CPI, ale tutaj chyba... Ethereum Merge, pozwól, że ci przerwę, to było takie typowe zagranie pod wydarzenie, gdzie cały rynek bardzo mocno grał na wzrosty Ethereum tuż przed wydarzeniem i w trakcie wydarzenia i po wydarzeniu pojawiły się książkowo niemalże spadki, czyli innymi słowy euforia w trakcie wydarzenia, największe wzrosty przed wydarzeniem, tak, granie pod tak. te wzrosty, granie pod euforię, natomiast już po samym wydarzeniu opuszczenie emocji i spadki i wyprzedaż tego, co wcześniej się zdążyło kupić. Jeśli się nie mylę, to było te okolice tutaj na Bitcoinie. Nie wiem, czy to nie było właśnie 9 września. Trzeba by spojrzeć dokładnie na datę. Tutaj jeśli chodzi o tę datę, nie mamy tego tutaj przybliżonego, ale w każdym razie na pewno to był wrzesień. Dobra, tutaj mamy jeszcze Fed, widzę, tu mamy CPI. Gdybyś mógł powiedzieć trochę właśnie bardziej o CPI, ponieważ widzę, że w tym roku 2022 też było mocno rozgrywane, między innymi longi, shorty, sam rozgrywałem na podstawie danych CPI tutaj różne predykcje, właśnie też na dźwigni. W momencie, kiedy po prostu wiedziałem, że dane są, powiedzmy, dodatnie, pozytywne dla Bitcoina, no to wtedy sobie kupowałem na giełdzie spot. W momencie, kiedy było na odwrót, czyli ta predykcja była niekorzystna dla Bitcoina i po prostu dolar gdzieś tam szedł w górę, Bitcoin w dół, no to wtedy sobie grałem na dźwigni, ponieważ nie da się kupić na spocie na minus, więc rozgrywałem po prostu shorta. Gdybyś mógł powiedzieć troszkę więcej o tym CPI, jak to w ogóle wygląda, skąd ta korelacja właśnie Bitcoin-dolar? No, korelacja jest bardzo logiczna. CPI to jest inflacja w Stanach Zjednoczonych, Consumer Price Index. Im wyższa inflacja w Stanach Zjednoczonych, tym Fed ma sygnał z rynku, że powinien te stopy podnosić szybciej, bardziej, ponieważ po co podnoszone są stopy procentowe? Po co to jest oficjalnie robione? Po to, żeby ograniczyć inflację. W związku z tym im inflacja jest wyższa, im ten odczyt jest wyższy niż predykcja, wtedy Fed ma takie przyzwolenie na podniesienie stóp procentowych potencjalnie wyżej. A co się wiąże z zabieraniem dolarów z rynku? Jeżeli zabieramy dolary z rynku poprzez wyższe raty kredytowe, wtedy dolar umacnia się w stosunku do innych aktywów. Bitcoin spada w stosunku do dolara w danym okresie czasowym. Jeżeli natomiast mówimy o tym, żeby tego dolara było więcej na rynku, na przykład dodruk pieniądza, tak jak to było po dołku covidowym, kiedy dodrukowano bardzo dużą liczbę dolarów, wtedy Bitcoin oczywiście z poziomu 3, 4,5 tysiąca dolarów wzrósł do 64 tysięcy dolarów. Bardzo duże wzrosty na Bitcoin i na rynkach generalnie. Dlatego inflacja jest jednym z najważniejszych wskaźników makroekonomicznych, które właśnie mogą podpowiadać inwestorom, co może zadziać się z dolarem i w związku z dolarem, no to również z Bitcoinem. Dlatego tę inflację śledzimy. Śledzimy ją również na
kanałach telegramowych i na kalendarzach makroekonomicznych i też pod nią gramy i obstawiamy, tak żebyśmy nie byli zaskoczeni, skąd są te duże świece w górę albo duże świece w dół. Dzisiaj była inflacja 0,3, wynik inflacji, czyli zgodny z prognozami. Cena Bitcoina już wcześniej zareagowała, to znaczy zareagowała dzisiaj już w nocy, podskoczyła o 5% do 18 000 dolarów. W związku z tym ta predykcja na poziomie 0,3, która się spełniła, już specjalnie ona nie wpływa teraz na tę cenę, tylko pozwala tej cenie się odnajdywać na poziomach, na których się teraz znajduje. Właśnie zauważyłem też to na podstawie Telegrama, bo też za każdym razem wchodzę i patrzę, co się może ewentualnie podziać tutaj z ceną Bitcoina. Czekam właśnie na te dane CPI, no i zauważyłem jeden trend, że wszyscy zawsze, teraz nie zawsze, no od długiego czasu wszyscy wyczekują i podbijają już wcześniej po prostu longami, a w momencie, kiedy prognoza jest zgodna z aktualnymi wynikami, które zostały ogłoszone, no to wtedy jest ostudzenie rynku i w zasadzie to nie powinno wpłynąć, ale wpływa ze względu na to, że wcześniej była pompa, więc no niestety tutaj zazwyczaj jest delikatny powrót po prostu do tego, co mieliśmy choćby nawet dzień wcześniej, zazwyczaj z tego, co jest tutaj ocenę Bitcoina. Dobra, lecimy dalej. Jeśli chodzi, moi drodzy, o wrzesień, to mieliśmy właśnie ten Ethereum Merge, to było jedno z takich ważniejszych wydarzeń. I mamy tutaj teraz październik. No i październik mieliśmy też ważne wydarzenie, którym jest Bitcoin Amsterdam. Aczkolwiek, no każdy tutaj liczył, że ten Bitcoin Amsterdam to wydarzenie jakoś mega spompuje tutaj właśnie cenę Bitcoina. Aczkolwiek praktycznie w ogóle nie wpłynęło na cenę. Ja bym nie określał, że jakiekolwiek tego typu wydarzenie może wpłynąć na cenę Bitcoina, ponieważ takich wydarzeń na świecie jest kilkanaście, kilkadziesiąt w roku moim zdaniem. Tak, dokładnie, ale czykolwiek to było naprawdę duże wydarzenie i jednak tutaj były osoby, było dużo osób, które na Twitterze i nawet ludzi, którzy po prostu gdzieś tam stawiają te swoje predykcje właśnie na podstawie też danych on-chain, które jednak tutaj myślały, że to wydarzenie sprawi, że ten Bitcoin gdzieś tam delikatnie pójdzie w górę, ponieważ tam było naprawdę dużo projektów, były to spore projekty na tym wydarzeniu, jednak rynek praktycznie tutaj w ogóle nie zareagował. No i lecimy dalej, moi drodzy, do tego pana, chyba każdy go już zna po prostu na rynku kryptowalut, no i chodzi właśnie tutaj o listopad. Zobaczcie, w maju rynek kryptowalut załamał się po tym, jak Terra upadła i pociągnęła za sobą w przepaść kilka firm kryptowalutowych. No i to był pikuś w porównaniu do tego, co mamy w listopadzie, ponieważ w listopadzie mamy problemy FTX-a i mamy tutaj obawy przed w ogóle upadkiem. No i finalnie niestety tutaj choćby nawet właśnie po Twitterze, który napisał właśnie CEO giełdy Binance, Changpan Zhao, że ujawnił na Twitterze, że Binance sprzedaje dużą pozycję na FTT, czyli kryptowaluta giełdy FTX. No i finalnie niestety dla rynku kryptowalut, chociaż jest to uważam zdrowe dla samego rynku kryptowalut, że te firmy, które gdzieś tam miały problemy, które gdzieś tam zabezpieczały w nieodpowiedni sposób swoje tokeny, czy po prostu robiły jakieś szemrane interesy, że po prostu padają jedna po drugiej. Niestety jest to złe dla kursów, ponieważ rynek panicznie się boi, wyprzedaje i tak dalej, ucieka, ale jest to zdrowe dla samego, myślę tutaj, akcentu, że czym są w ogóle kryptowaluty i żeby wyczyścić ten rynek tutaj z kamu. No i za FTX-em również Alameda Research, tutaj, czyli fundusz, który też wspierał właśnie finansowo FTX, ale nie tylko, bo choćby nawet tutaj Solanę, więc była też mocna korelacja pomiędzy właśnie Solaną, FTX-em, Alameda Research, to były takie trzy powiedzmy firmy, fundusze, projekty, no bo zależy tutaj, fundusz mamy Alameda Research, giełda FTX, projekt tutaj token właśnie Solana, które miały mocną korelację, wspierającą się wzajemnie. No i niestety listopad, grudzień pokazały, że wszystko tutaj zostało pociągnięte w dół. Zarówno tutaj właśnie kurs Solany, kurs tokenu FTT, upadek giełdy, problem z wypłatami, znaczy finalnie w ogóle brak wypłat, tak? Jak i sporo... Ciekawe, brak wypłat, natomiast dzisiaj okazało się, że znaleźli 5 miliardów dolarów należących do tej giełdy. Brakowało 8, teraz okazuje się, że jest 5. Sam Bankman-Fried mówił o tym, że mają prawdopodobnie około 1/8, czyli 1 miliard dolarów. Dziwnym trafem nie zauważył tych brakujących 5, które gdzieś jednak były. Gdzieś tam sobie leżały, czekały na lepsze czasy. Tak, więc jeśli chodzi o ten w ogóle, można powiedzieć skam, tak? No tutaj na grubo sobie polecieli, choćby nawet
sam fakt, że niestety, ale FTX, tak jak już wspominałem, tak jak Luna pociągnęła tutaj za sobą wiele projektów, które poszły razem z nią na dno, tak FTX również tutaj pociągnął choćby nawet takie serwisy jak BlockFi czy Genesis. No i niestety sam z BlockFi korzystałem, też tam sporo nie miałem, ponieważ tak jak już wam wspominałem, na początku roku 2022 gdzieś pozbywałem się praktycznie ze wszystkich serwisów gdzieś tam swoich kryptowalut. No i na szczęście między innymi właśnie był to Celsius i BlockFi, gdzie razem ze swoją ekipą Maniaków Biznesu tutaj powypłacaliśmy wszelakie środki. Została nam delikatna ilość tam środków na portfelu Nexo, ale uważam, że Nexo jeszcze może w miarę, znaczy na chwilę obecną nic się tam nie dzieje. Nexo też chciało wykupić Celsius, gdzie też uważam, że jest to dobrym krokiem jakby dla tego portfela. Aczkolwiek pamiętajcie, żeby na takich portfelach nie trzymać gdzieś tam wielu środków, żeby nie trzymać swoich kryptowalut. Najlepiej po prostu trzymać je na portfelu non-custodial, no i oczywiście dobrze zabezpieczonym. A i właśnie a propos portfelu non-custodial, uważajcie, żeby nie były to portfele semi-custodial, bo takie też są, gdzie w opisach świetnie to używają, zakrywają w dość ciekawy sposób. Ostatnio widziałem też portfel, który, no nie będę tutaj podawał nazwy, w każdym razie nie ma tam non-custodial wallet, tylko jest non-custodial staking napisane. Ludzie już widząc tą nazwę non-custodial staking, utożsamiają to, jakby to był non-custodial wallet, a nic w tym przypadku, ten portfel zapisuje wasze klucze na swoim serwerze i po prostu ma do nich pełny wgląd, więc w każdym momencie może się zamknąć, zawinąć ze swoimi pieniędzmi, no ale stąd też taki chyba jest plan, bo stąd też takie wysokie, tutaj potężne ROI na niektórych stakingach, więc tutaj uważajcie na takie projekty. No i lecimy do grudnia. Jeśli chodzi o grudzień, moi drodzy, no to dalsze problemy FTX-a i tutaj cena, która finalnie osiągnęła tutaj właśnie zakończenie, zobaczmy, 31 grudnia i cena była na poziomie mniej więcej 16,5 tysiąca. Co dalej? Co dalej, moi drodzy, bo tutaj mamy mocną zieleń. Julian, gdybyś mógł nam zrobić jakąś predykcję, gdybyś mógł udostępnić właśnie tutaj ekran i powiedzieć, jak ty uważasz, jakie mogą być następne predykcje, właśnie chodzi o cenę Bitcoina, no i choćby nawet tutaj sam styczeń. No bo też tutaj fajnie czytałem twoje Twittery a propos właśnie tej korelacji, które mamy z zeszłymi latami i a propos halvingu, to też jest tutaj ciekawy temat. Jasne, że tak. Zatem ja udostępniam w tym momencie ekran. Generalnie jesteśmy na około 67 tygodni przed halvingiem, w związku z tym, że jesteśmy na taki czas przed halvingiem. Widzisz mój ekran? Tak, już go dodaję tutaj. Okej. W związku z tym możemy sobie zobaczyć, jak to wyglądało w przeszłości. W przeszłości mieliśmy 3 halvingi do tej pory. Halvingi, czyli skrócenie, zmniejszenie nagrody górników o połowę. W związku z tym zmniejszenie również podaży Bitcoina na rynek. I zwróć uwagę na 65 tygodni właśnie przed halvingiem, jak zachowywała się cena. Trzeci halving 160% w górę, drugi halving 202% w górę, pierwszy halving 148% w górę. I zwróć uwagę, w zasadzie te poziomy na 65 tygodni przed to były praktycznie najniższe poziomy, a w szczególności w tych dwóch ostatnich najniższe poziomy dla Bitcoina w ogóle. Co prawda teraz mamy sytuację jeszcze związaną z recesją. Bitcoin jako dziecko Hossy rozwijał się od 2008-2009 roku do obecnego w czasach całkowitej hossy na rynku, na Dow Jonesie, na SP500 i tak dalej. Natomiast teraz, z uwagi na to, że jest duże prawdopodobieństwo na wejście w generalnie światową recesję, to być może ta hossa na najbliższe 2-3 lata być może nie będzie wcale tak wysoka, jakiej się spodziewamy. Ale oczywiście będziemy to analizować na bieżąco. Niemniej jednak, jeżeli sytuacja miałaby się powtórzyć z tego, co było w przeszłości, to Bitcoin za nieco ponad rok, czyli za 65 tygodni, około kwietnia 2024 roku, mógłby osiągnąć cenę rzędu 44 do 64 tysięcy dolarów. Oczywiście to nie są porady, tylko predykcje na podstawie tego, co było w przeszłości. I tak to wygląda. No i jeśli chodzi o tą predykcję, to osobiście trzymam za nią kciuki. Myślę, jak każdy, kto jest w rynku kryptowalut, po prostu chciałby, żeby ta predykcja gdzieś się tutaj
sprawdziła. Aczkolwiek wygląda to naprawdę obiecująco, no i na podstawie danych historycznych, zresztą jest takie powiedzenie, kto nie zna historii, skazany jest na jej powtarzanie. Więc też na to wyprzedawanie się na właśnie dołkach, odkupowanie na górkach, więc żeby uniknąć tego błędu, myślę, że można się tutaj, znaczy kto się przygotował, to już się przygotował, ja osobiście swoje portfolio już zbudowałem na tych tutaj dołkach. Oczywiście w oczekiwaniu na jeszcze większe spadki, w razie gdyby nastąpiły, ale generalnie to portfolio jest już tutaj mocno zbudowane. Także dzięki Julian za ten ekran. Ja już sobie tylko przejdę do ostatniej części dzisiejszego tutaj odcinka i myślę, że będziemy tutaj kończyć. Udostępnię tutaj swój ekran a propos właśnie projektu Emerytura w kryptowalutach. No i moi drodzy, dzisiejsze projekty, które zostały wybrane do tego projektu, jest to Cardano, jest to Polkadot, więc je sobie tutaj dzisiaj kupimy po połowie tej kwoty, którą zawsze dokładamy do tego portfela. No i zobaczcie, a propos właśnie Polkadot, uważam osobiście, że to jest dobry projekt, ale zobaczmy, mamy tutaj wykres roczny i zobaczcie, co się stało z ceną, jeśli chodzi o cały rok tutaj 2022. Z ceny 27,8 dolara, no trafiliśmy w tej chwili na poziom 5 dolarów. Więc uważam, że jeśli chodzi o ten projekt, no jest on nadal w top 100. Jest tutaj właśnie na rankingu obecnie 12 pod względem market capu, więc uważam, że jest to dobry projekt, który ma ze sobą wiele problemów, jak i cały rynek kryptowalut, aczkolwiek w mojej opinii, oczywiście to nie jest porada inwestycyjna, warto sobie tutaj kumulować ten właśnie projekt. Następny Cardano, który też jest mocno niedocenionym, oczywiście był też moment hype'u w 2022 właśnie na ten projekt, niestety czy też stety po tym został mocno zdumpowany, ale oczywiście w tej chwili jest po 30%, więc to nie jest jakieś totalne dno jak na przykład na Lunie. No i mieliśmy tutaj $1.60, zobaczcie, w 18 stycznia, w tej chwili na poziomie 32 centy. Uważam, że projekt Cardano jest jeszcze mocno niedoceniany i pokaże też w swoim odpowiednim czasie gdzieś, co gdzieś w zapleczu buduje. No jest w tej chwili on na poziomie, znaczy na rankingu 8 na całym market capie, więc też tutaj dobra pozycja. No jak sobie spojrzymy jeszcze z ciekawości na całe zakresy, to zobaczcie all time high na Cardano 2,90, praktycznie 3 dolary. Jeśli chodzi o tutaj Polkadot, czyli DOT, no praktycznie tutaj 54 dolary. Więc to są dwa projekty, które gdzieś tam wybrałem do projektu Emerytura w kryptowalutach. Dobra, także wielkie dzięki Julian za dzisiejszy tutaj odcinek. No i zapraszam Cię za miesiąc. Myślę, że można to połączyć też te odcinki Emerytura w kryptowalutach właśnie z takimi predykcjami, ze spojrzeniem na taki chłodny właśnie rynek, na danych on-chainowych. No i po prostu zobaczymy wtedy, jak też będą się te predykcje przedstawiały. Myślę, że to jest też ciekawy schemat, jak będziemy robić coś takiego właśnie przy tym projekcie Emerytura w kryptowalutach, bo co miesiąc sobie sprawdzimy, jak ta predykcja jest tutaj ustawiona, co dalej się dzieje z ceną Bitcoina. Dobra, także dzięki za dzisiaj, no i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.